Przyjechali nas dzisiaj odwiedzić żołnierze z patrolu saperskiego. Jak Państwo, znajdujemy się na terenie Państwowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze i przyjechał patrol saperski, aby porozmawiać, aby wymienić się doświadczeniami, przedstawić sposób postępowania z niewybuchami, z materiałami niebezpiecznymi, wybuchowymi, które można w ziemi znaleźć, aby powiedzieć naszym służbom, czyli Policji, Straży Pożarnej, jak w wypadku tego typu zdarzeń, kiedy na przykład ktoś coś znajduje w ziemi, postępować. Jak Państwo wiedzą, no, żyjemy w takim terenie, zresztą nie tylko my, jako mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, ale cała Polska, Dolny Śląsk, to miejsce, gdzie wiele tych różnych pozostałości, nie wybuchów, tak, bo to już się mówi nie wypałów, prawidłowo to nie wybuchów, nie wypałów, tak, nie wybuchów pozostało w ziemi. No a są to wszystko materiały bardzo niebezpieczne. Pierwszy raz właśnie takie szkolenie jest organizowane. Bardzo się cieszę, powiem, że jestem pod dużym wrażeniem tej prezentacji, którą żołnierze z patrolu saperskiego przygotowali. Naprawdę bardzo taka rzeczowa i merytoryczna. Czy coś zaskoczyło pana starostę w tej wiedzy? No bo to że nikt z nas nie ma tej wiedzy. No bo o ile wszyscy mamy taką świadomość, że tych niewybuchów jest dosyć dużo, bo przecież wszyscy mieszkańcy Kamiennej Góry czy powiatu, no, wiedzą, że są takie miejsca jak Antonówka, Raszów, tak, gdzie tego jest dużo, bo tam były różnego typu jakieś fabryki broni, inne różne miejsca składowania tych różnej amunicji, tak, i materiałów wybuchowych. Magazyny. Jest to gdzieś rozrzucone po okolicy w różnym natężeniu. No ale właśnie jak ta prezentacja pokazuje, po prostu to może być wszędzie, tak? To nie jest tak, że to Antonówka to jest takie miejsce i Raszów, gdzie to jest, tylko naprawdę można spodziewać się tego rodzaju znalezisk w piwnicach naszych domów, nie wiem, kopiąc w ogródku nawet. One bardzo często są nawet nie gdzieś głęboko w ziemi, tylko po prostu leżą. Właśnie omawiano też tego typu działania takie prewencyjne, gdzie patrol saperski przyjeżdża i z policjantami z naszej Komendy Powiatowej Policji na przykład chodzą, czyli spacerują w pewnych miejscach, gdzie te materiały występują, i okazuje się, że nie trzeba mieć żadnego sprzętu w ogóle, tylko wystarczy przejść gdzieś przez kawałek lasu albo łąki i same tylko oczy wystarczą, żeby mnóstwo tego różnego rzeczy znaleźć, więc to może być wcześniej. Znajdują się one, są znajdywane w piwnicach, na działkach, na łąkach, w różnego rodzaju oczkach wodnych, no, w najprzeróżniejszych miejscach, no bo te działania wojenne, każdy to rozumie, były prowadzone wszędzie, więc to można znaleźć wszędzie. No i właśnie to też służy temu, żeby te nasze służby, czyli policja, straż pożarna, no, które jakby nie są formacjami specjalistycznymi powołanymi do tego, żeby tego rodzaju zagrożenia neutralizować, ale żeby też właśnie przekazać im tą wiedzę, co trzeba zrobić, jeżeli coś takiego się wydarzy, no bo one tutaj są bliżej mieszkańców, tak? Ale tutaj właśnie chodzi o to, żeby żołnierze, ci, którzy się na tym znają, którzy za to opowiadają, jak najszybciej się mogli dowiedzieć o tego typu zagrożeniach. Wtedy przyjadą bezpiecznie, usuną, zrobią z tym, co należy. Myślę, że bardzo, bardzo potrzebne i naprawdę bardzo, bardzo ciekawe jest to dzisiejsze spotkanie. Dowódca patrolu rozminowania z 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca, starszy chorąży sztabowy Radosław Mazur. To na co dzisiaj kładliście, panowie, nacisk podczas szkolenia strażaków i pracowników cywilnych? W dniu dzisiejszym kładziemy nacisk na to, że oprócz usuwania niewybuchów i niewypałów prowadzimy szeroko pojętą profilaktykę na temat zagrożeń stwarzanych przez przedmioty wybuchowe i niebezpieczne i uczulamy ludzi i służby, że jednak pomimo tylu lat od czasów II wojny światowej nadal te przedmioty wybuchowe są niebezpieczne i zawsze apelujemy, aby w przypadku znalezienia takich przedmiotów nie dotykać ich, zabezpieczyć miejsce i jak najszybciej zgłosić, dzwoniąc na przykład na numer alarmowy bądź policję. Mhm. Za nami mnóstwo sprzętu. Do czego służy? Jest to specjalistyczny sprzęt saperski, który pomaga nam bezpiecznie zlikwidować niewybuchy i niewypały znalezione tutaj w naszym rejonie. Mhm. Raszów,
Antonówka to są chyba znane Wam już miejsca. Tak, znane są te miejsca, występują tam niewybuchy. No i tutaj zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby w przypadku znalezienia nawet takiego pojedynczego pocisku, pojedynczej takiej bomby, nie zastanawiać się, tylko jak najszybciej zgłosić ten fakt. Nie, jak, właśnie, jak postępujemy? Nie przenosimy go, nie ruszamy. Czym to grozi? Oczywiście w chwili obecnej przedmioty wybuchowe, niewybuchy z czasów wojen są nieprzewidywalne i w niektórych sytuacjach nawet niewielkie poruszenie takiego przedmiotu może skutkować wybuchem i niestety nieszczęśliwym wypadkiem. W dniu dzisiejszym również oprócz szkolenia o niewybuchach tutaj dla służb i dla strażaków i dla policji robimy szkolenie z ratownikami straży pożarnej na temat ewakuacji sapera i rozbierania sapera z kombinezonu przeciwwybuchowego. Po to, że w większości przypadków to strażacy zabezpieczają nasze akcje przy likwidacji niewybuchu. W razie ewentualnego jakiegoś zdarzenia wybuchu, gdyby był ranny nasz saper w kombinezonie ciężkim, przeciwwybuchowym, żeby ratownik ze straży pożarnej umiał rozebrać i udzielić pomocy naszemu saperowi. Ile waży taki kombinezon? 36 kg wersja podstawowa, przy ubraniu dodatkowego sprzętu, łączność, chłodzenie 72 kg. Mhm. Okej. Przed Wami kolejna część wykładu. O czym będzie w tej chwili? W tej chwili będziemy omawiali zdarzenia związane z naszym usuwaniem niewybuchów i niewypałów tutaj w powiecie kamiennogórskim oraz w całym naszym rejonie, a jest to 8 powiatów województwa dolnośląskiego. Panie komendancie, po co strażakowi wiedza o materiałach niebezpiecznych, o wybuchach, o niewypałach? Działalność Straży Pożarnej jest bardzo szeroka. Na pewno na szczęście nie zajmujemy się jeszcze rozminowywaniem, ale nie zmienia to faktu, że najczęściej jesteśmy pierwsi wspólnie z policją w tego typu zdarzeniach, ponieważ no, ten patrol saperski kilkadziesiąt minut potrzebuje do tego, żeby do nas przyjechać. No i musimy w tym czasie coś działać. I tutaj bardzo praktycznie dzisiaj rozmawiamy, co można zrobić w tym czasie, dopóki ten patrol saperski nie przyjedzie. No więc musimy przeprowadzić ewakuację, musimy przeprowadzić działania z pierwszej pomocy, jeżeli by taka była konieczność, w miarę dla siebie zachowując optymalne tam zabezpieczenia i żeby nie pogorszyć jeszcze sytuacji. No i tak bardzo technicznie, praktycznie o tym wszystkim rozmawiamy i staramy się do tego przygotować, bo jak pokazują statystyki, to kilkadziesiąt, kilkanaście tych zdarzeń na terenie powiatu każdego roku jest i na szczęście nie są one jakieś tam bardzo tragiczne, ale no... W historii już takie były. Tak. Może się zdarzyć sytuacja bardziej dramatyczna, gdzie nasze działania będą takie ukierunkowane na ratownictwo i będziemy musieli szybko i skutecznie pomóc i być może nie będzie czasu na to, żeby czekać aż kilkadziesiąt minut przyjedzie patrol saperski. Chodziło o to, żeby w momencie załadunku niewybuchu otoczenie było bezpieczne. Panie naczelniku, to wydaje się tak oczywiste, ale do tej pory takiego szkolenia nie było. Tak, no analizowaliśmy zagrożenia, jakie występują na terenie naszego powiatu i wiemy, że jest tutaj bardzo wiele niewybuchów i będąc na jednym ze szkoleń zostały przedstawione statystyki przez patrol minerski. Okazało się, że podjęcie niewybuchów na terenie naszego powiatu w stosunku do innych jest niewielkie. I teraz porównaliśmy stopień zagrożenia, wiemy jaka jest historia tutaj Raszowa Antonówki, wiemy jak wiele tych niewybuchów jest, wiemy jakie czynności podejmowało wcześniej starostwo wspólnie z gminą Kamienna Góra, wiemy, że również nadleśnictwo wynajmowało prywatną firmę do podejmowania niewybuchów z terenów, którymi administrują. W tysiące szło. To szło w tysiące, to szło w tony, ale w dalszym ciągu odnajdywane są te niewybuchy i wiemy, że znajdowane są, tak jak tutaj wspominane było na szkoleniu, te niewybuchy w sytuacjach, gdzie one leżą koło domów mieszkańców,
mieszkańców, za stodołami mieszkańców i czy mieszkańcy nie podejmują żadnych działań do tego, żeby zgłosić taki fakt, przyzwyczajają się do tego lub może nawet się boją, że jeżeli zgłoszą, to z tego tytułu będą mieli jakieś nieprzyjemności. Więc tutaj po to zorganizowaliśmy te spotkanie, żeby powiedzieć wszystkim mieszkańcom, że żadna odpowiedzialność z tego tytułu im nie grozi, że jeżeli zauważał tylko taki niewybuch, to żeby zgłaszali go albo na policję, albo do straży, albo też do, bezpośrednio już do tej jednostki zajmującej się rozminowywaniem, do patrolu minorskiego. I też tutaj zaprosiliśmy, ponieważ dla nas też i dla samorządów, również przedstawicieli samorządów zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie, żeby im uzmysłowić, że w tej chwili jest jak gdyby budowany ten patrol minerski w takiej strukturze ogólnopolskiej i wszystkie te zgłoszenia, co dzisiaj już po tej części pierwszej naszego spotkania żeśmy się zorientowali, też mówiąc wprost pierwszy raz, że już jest ten system na całą Polskę tak rozbudowany, że mają taki system SI Patrol, który pozwala, że to zgłoszenie, bez względu na to, na jaki numer trafi, trafia to do tej jednostki, która znajduje się w Bolesławcu, i że oni przyjeżdżają szybko, przyjeżdżają w miarę szybko, bardzo chętnie, jeszcze tak jak dzisiaj widzimy po tym naszym dzisiejszym spotkaniu, przyjeżdżają również, żeby informować mieszkańców, żeby informować samorządy, żeby informować służby o tym, że takie czynności podejmują i to nie stanowi żadnego dla mieszkańców zagrożenia. Także jeszcze raz jest apel do mieszkańców, żeby jeżeli tylko zauważą jakiś niewybuch, żeby śmiało takie sytuacje zgłaszać. To jest jak gdyby jedna część tego naszego dzisiejszego spotkania. Druga część to jest właśnie tak, jak tutaj również na spotkaniu dowódca patrolu podkreślał, że współpraca ze służbami, z policją, z którą współpracują na co dzień, jest bardzo istotna. I wzajemne relacje podczas tych działań, kto taki niewybuch musi dozorować, w jaki sposób dozorować, i ze strażą pożarną, która również tutaj musi współpracować, bo zarówno w tym zakresie, jeżeli chodzi o działania podejmowane w momencie, kiedy sam żołnierz zostanie ranny w takim podejmowaniu niewybuchu, jak strażacy mają do tego tematu podchodzić, to jest jedna sprawa. A kolejna sprawa to jest taka, w jaki sposób być może będą również dalej omawiać, w jaki sposób postępować, jeżeli to zagrożenie będzie większe, bo jak na pewno Państwo słyszeliście, to w Bolesławcu trzeba było ewakuować kilkadziesiąt mieszkańców. W Głogowie też było takie zdarzenie. Dzierżoniowie, kilka tysięcy, całe dzielnice. Całe dzielnice. W związku z tym to również będzie wywołanie dla strażaków tematu i dla zarządzania kryzysowego, tematu związanego z ewakuacją większej ilości osób, zabezpieczenia im środków takiego bytowania, żeby mogli przetrwać ten czas. Leków, żywności. Cała ta procedura związana z, po prostu z zabezpieczeniem logistycznym tych mieszkańców, żeby mogli w jakiś tam w miarę komfortowych warunkach przetrwać ten okres, w którym należy opuścić to mieszkanie, czy to miejsce, w którym się znajdują. I to jest właśnie taki cały cykl, to jest taki spięcie. Stąd ten temat się pojawił tutaj dzisiaj. Postanowiliśmy tutaj zaprosić patrol minerski, który bardzo chętnie przyjechał. Jest otwarty na współpracę i tą współpracę zacieśniamy. Bardzo dziękuję.